Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, sporo takich kanapowych fachowców pyta się, dlaczego nikt nie zaciuka Putina. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, zaciuka Putina, no jeden taki gamoń w kongresie polityk wybrany do reprezentowania kilkuset tysięcy Amerykanów, no właśnie powiedział, że rozwiązaniem to by było zaproponować 10 milionów dolarów, żeby ktoś zaciukał Putina. No to dla polityka to jest kompletny idiotyzm, żeby coś takiego nawet myśleć, no i mówić. No ale teraz jest pytanie, czy zaciukanie Putina cokolwiek by dało, czy pucz taki wojskowy by cokolwiek dał, czy przewrót wojskowy by cokolwiek dał, czy jego eliminacja, no i następca, czy cokolwiek by to dało. No, te czystki stalinowskie, no to zawsze się tak odbywały, że co zawsze, no raz czy dwa się odbyły tak, że fala młodych wilków była podpuszczana, żeby zaciukała starych wilków, no i później te stare wilki były eliminowane, młode wilki się wprowadzały do tych mieszkań, do tych dacz, wchodzili do ciepłego łóżka, do następnej czystki. No i oni wszyscy byli przekonani, że robią to prawidłowo, no ale tak podświadomie to myśleli, że za jakiś czas po prostu ich zaciukają. Dlatego wszyscy w takich totalitarnych reżimach, w tych autorytarnych reżimach, no to dostają tą kiełbasę, no i pilnują się nawzajem, tak? Pilnują się nawzajem, żeby tam nie było zdrajcy, nie było kogoś, kto mógłby coś takiego zrobić. No, naokoło Stalina, no to długo to wytrzymało. Później Berię, no to cały komitet centralny rozstrzeliwał. No ale Beria wprowadził ten terror. No i teraz 2022, makabra jest na tej Ukrainie. Ja ciągle uważam, że to Chiny go podpuściły, bo Chiny się czatowały, no i ciągle się czatują na ten Tajwan. Tak? Także ja myślę, że te ambicje Putina już od Krymu, ten wciąganie Ukrainy do NATO, ale on tego raczej sam by nie zrobił. On myślę, że chciał nastraszyć Ukrainę. To na pewno chciał ten Donieck i zatrzymać ten Krym i tak dalej, no ale to wszystko jednak musiało iść tam z dalekiego tego wschodu, z Chin. No i czy taka możliwość puczu wojskowego? No teoretycznie jest, ale jednak jeżeli Putin zostałby usunięty na bok, czy kompletnie z kuli ziemskiej, no to politycznie Rosja, no to by była w takim samym, w takiej sytuacji, czy z Putinem, czy bez Putina. To byłaby taka sama polityka konfrontacji Rosji ze Wschodem. To jest jednak te nauki polityczne, historia, doświadczenie, no i pokazuje nam te wszystkie reżimy autorytarne, że jak to się odbywa, jak to jest ten początek, później ten okres działania, no i cały ten upadek. No i wszystko pokazuje, że ci przywódcy, no to walczą do ostatniego momentu, także nie poddają się, sami się nie wycofają. No i z reguły po takim przewrocie to nie ma demokracji, nie ma opozycji.
nie ma jakiegoś współdziałania, nie ma dialogu, nie ma normalnego kongresu czy parlamentu, gdzie się gryzą, no ale jakoś działają wspólnie dla dobra kraju i narodu, a nie dla zaciukania. No w Ameryce akurat teraz dzisiejszy kongres to ustawia wszystko w kierunku właśnie jednopartyjnym. Dzisiejszy amerykański kongres kompletnie Partia Socjalistów Demokratów, oni pchają w kierunku monologu. To jest takie straszne, że jest właśnie 2022 i że jedna troszeczkę większa połowa narodu, no, albo przedstawiciele w kongresie są w stanie szczuć na drugą połowę. No, dziwnie to się stało, że cała ta pandemia była i tak dalej. No, ale to ostatni rok właśnie to pokazuje. Ostatnie 5 lat można powiedzieć, te szczucie lewicy na konserwatystów za Trumpa, no i te szczucie socjalistów na konserwatystów za Bidena. No w Ameryce już jest 10% inflacji, także zbliżamy się powolutku do Wenezueli. No dzięki Bogu wybory są w listopadzie, także to nie będzie Wenezueli, bo Wenezueli, kiedy Chavez doszedł do władzy, no to tam było w 1999 roku chyba, to obiecywał im socjalizm, no i ten socjalizm jest do tej pory, Maduro to wszystko kontynuuje. W Ameryce ten socjalizm po prostu już spalił się, na dzień dzisiejszy się po prostu spalił i tylko Ameryka czeka na wybory. Senat i Izba Reprezentantów będzie po prostu zmieniona. No Biden jeszcze do 2024 będzie. No tam nawet po tej wielkiej przegranej, no ale on to będzie już tylko miał ołówek do podpisywania, pierdół jakiś. Po 2024 roku te wszystkie jego rozkazy prezydenckie będą znowu odkręcone rozkazami prezydenckimi. Dlatego polityka w Ameryce no jest taka ostrożna, że dużo decyzji, takich ważnych decyzji, no to raczej jest podejmowana przez kongres w Izbie Senatu w 60% głosach za. 60% to znaczy? No to znaczy, że trzy osoby są, trzech senatorów jest za, dwóch jest przeciwko. Czyli nie jest tak pół na pół, no bo po linii politycznej. Dlatego coś, co trzyma się długo, to jest to, kiedy partia opozycyjna zgadza się na propozycje. Dlatego te propozycje muszą być bardzo ważne i rozważne. Ta Rosja poputinowska, no to będzie rządziła tym samym krajem, tak? To będzie rządziła tym samym krajem, tym samym narodem. No i cała Rosja, no to jest, no ma te swoje granice łatwe do przekroczenia, no i były one zawsze przekraczalne, tak, to tam zawsze, jak ich Japończycy nie atakowali, to Chińczycy, to Mongołowie, to z Europy, Francuzi, Polscy, Polacy, także przez wieki, no na Krymie Anglicy też byli, także przez całe wieki to były konfrontacje, walki nieustanne, także oni się przyzwyczaili do tego. No tak jak i w sumie i Polacy też. No ale od 1800 roku, no to tam średnio co 20-30 lat, no to tam ktoś napadał na tą Rosję. No i to wytworzyło specyficzny naród, tak? Jeżeli tam ciągle są walki,
te poczucie tej słabości, te poczucie niebezpieczeństwa w Rosji spowodowało to, że politycy w Rosji, to jest to grupa walcząca. No w Polsce też Polacy też my mamy taki charakter, że po prostu chcemy walczyć. No, dużo ludzi krytykuje tą walkę. Wrzesień 1939 rok, powstanie warszawskie, te jakieś takie klęski, krytykują powstania listopadowe, styczniowe i tak dalej, i tak dalej. No ale to Polacy ciągle jakoś tam walczyli w imię tożsamości narodowej. W Rosji teraz Putin rozpalił właśnie taką walkę, no bo tłumaczy tym NATO. Tłumaczy tym, że te NATO przychodzi i tam czai się za krzakami Polski i że wchodzi na Ukrainę, że jak wejdzie na Ukrainę, no to później wejdzie na Rosję. Także tam dużo, dużo ludzi popiera to zagrożenie takie wyobrażone czy niewyobrażone, no to zapobiegawczo wszedł na tą Ukrainę. No szczególnie, że Ukraina, on tłumaczy ruskim i tym przyjaznym Ukraińcom, że mają wspólny alfabet, że te wszystkie litery cyrylica, że jest taka sama, że religia jest ta wschodnio nie protestancka, prawosławna, że ten ukraińsko-ruski, no to każdy tam 80-90% rozumie drugi język i tak dalej, i tak dalej. No i tam w sumie społeczeństwo nigdy nie popierało tych kolaborantów. No tak jak dzisiaj, tak jak w Polsce, tak samo w Polsce prawica, konserwatyści patrzą na tych wszystkich zdrajców, którzy biegną do Brukseli, tam się łaszą, tak jak ten Kaszubi, jak Tusk, po prostu no Niemiec przez umlaut, ten Tusk przez umlaut, no to on się wyświadczał dużą przysługę Niemcom. Także, że Polacy też mają coś w sobie takiego, że chcą być Polakami. Także chcą być Polakami, chcą jakąś być grupą, no i zawsze jest grupa, która współpracuje. Ciekawe było to, że w 1993 roku, kiedy Borys Jelcyn był prezydentem, no to on ostrzegał Billa Clintona, żeby Ameryka nie dawała za dużo pomocy, żeby Ameryka nie dawała za dużo pomocy Rosji. Dlaczego to Jelcyn się tego obawiał? No dlatego, że opozycja polityczna mogłaby tłumaczyć, że Rosja jest na służbie Ameryki, że jest na pasku Ameryki, jest na smyczy Ameryki, i w ten sposób Jelcyn nie mógłby tam rozwijać czy tam otwierać kraju, no i przestał otwierać cała demokratyzacja na styl zachodni, to wszystko jednak jakoś się zaczęło wycofywać. No i bardziej jakiś taki duma narodowa, czy tam polityka narodowa zaczęła grać większą rolę. Nie chcieli się rozmyć. No to słowo nacjonalizm, no to ma bardzo takie pejoratywne, negatywne brzmienie, także osobiście to jest troszeczkę przegięte z tym, także, że ta narodowość, dla mnie to bardziej tak brzmi duma narodowa niż ten nacjonalizm. Nacjonalizm, no to bardziej jest jednak związane z hitlerowcami, no i właśnie wszyscy teraz w Ameryce, każdy, kto mówi o narodzie, no to jest wyzywany od narodowców, nacjonalistów. No, trzeba pamiętać, że to byli socjaliści. Hitler, to byli socjaliści.
Putin to nieustannie mówił, że ten NATO, że ten Pakt Atlantycki, no to on jest niebezpieczeństwem dla Rosji. No i w sumie ta ekspansja NATO, no to była bardzo ciekawa od zakończenia zimnej wojny, no bo uspokoiła całą tą Europę. Tak jak NATO wzrastało, no to budżet spadał, poziom żołnierzy spadał, możliwości wojskowe spadały. Od zakończenia zimnej wojny do 2014 roku, kiedy Putin wszedł na Krym, na Ukrainie, no to ilość amerykańskich żołnierzy w Europie spadła z 300 tysięcy na 60 tysięcy, także 5 razy. Kanadyjczycy się kompletnie wycofali z Europy, Brytyjczycy kompletnie się wycofali z Europy, także już nie było. Niemcy zakończyli ten pobór przymusowy, no i przerzucili się na żołnierzy zawodowych, którzy zawsze są w sumie lepsi żołnierze zawodowi niż przymusowy żołnierz. Cała wojsko zmniejszyli o 2/3, tak, także to potężna redukcja. Wydawanie na obronność w całej Europie po prostu spadała, dlatego Trump ciągle narzekał, że nie płacą tego 2% do NATO, tylko Ameryka pompowała te pieniądze. No cały ta słabość, no to wśród NATO, no to wszyscy się zerwali w 2014 roku, no ale to już była musztarda po obiedzie, tak, to już wtedy nic nie zareagowali, kiedy Krym został zajęty. No i Putin od tego momentu, żeby mieć poparcie Rosjan, no to demonizował i pokazywał Zachód w jakiś taki negatywny sposób, no a szczególnie to NATO, no i to mu się udało, jako NATO, jako jedno wielkie niebezpieczeństwo. No czy ten pucz w Moskwie na pewno by zakończył tą wojnę na Ukrainie, no ale czy nowy przywódca, nowy władca, czy nowy reżim, no to by miał do czynienia z tym samym narodem, z tymi samymi ludźmi, którzy jakoś tak przez pokolenia zostali wychowani, no i są przekonani o tym, co są przekonani. Trudno to zmienić. Także jedyne co, no tylko trzeba życzyć Ukraińcom, żeby jakoś to się szybko zakończyło. No Polska też dostaje kopa w podbrzusze, no bo przyjęto ten 1 czy 2 miliony ludzi, nie wiadomo ilu jeszcze tych Ukraińców będzie, nie wiadomo ile wróci po tym zakończeniu jakimś. No zakończenie chyba będzie takie, że prędzej czy później będzie kapitulacja, prędzej czy później Zełenski podpisze, że nie wejdzie do NATO, Zełenski podpisze, że Donieck i Krym należy do Rosji. No i w zasadzie to są te warunki, które Putin myślał, że może osiągnąć w trzeci dzień po wejściu, po przekroczeniu granicy. Także, że umowa czy kapitulacja będzie taka, jaką Putin planował. Zachód się nie ruszy, Ameryka się nie ruszy, Europa się nie ruszy. Potrząsają tymi szabelkami, ale nic się nie stanie. Chińczycy Putinowi nie pomogą, ale też nie przeszkodzą. Na pewno go podpuszczali. Kiedy będzie Tajwan? No Tajwan po tej kapitulacji, no to też pokazuje Chińczykom, że wszystko jest możliwe i że ta bezczynność Europy, Ameryki może być im na rękę. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie, głosujcie na normalnych, gdziekolwiek jesteście. Nie dajcie się opętać obłędowi lewactwa amerykańskiego, czy obłędowi lewactwa jakiegokolwiek, w jakimkolwiek kraju mieszkacie. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że dostaliście swoją nauczkę. Mam nadzieję, że już myślicie troszeczkę inaczej, troszeczkę lepiej, troszeczkę rozsądniej. No bo to, co zrobiliście tym wyborem Bidena, to sprowadziliście tragedię na Amerykanów i na Ukraińców tak samo. Zdrowia dla normalnych.